Filmik z przepisem dedykuję mojej kochanej narzeczonej Ani. Pozdrawiam cię serdecznie, kochanie. Dzisiaj przygotujemy naleśniki amerykańskie. Do naleśników amerykańskich będzie nam potrzebne 2 szklanki mąki, 0,5 litra mleka, łyżka cukru, 3 łyżeczki proszku do pieczenia, sztypta soli i 2 jajka. Jajka ubijamy z cukrem. Więc wbijamy. I ubijamy je na sztywno. Teraz wymieszamy mąkę razem z proszkiem do pieczenia. Mieszamy teraz to wszystko. Trochę szczyptę soli jeszcze do tego dodajemy. Jeszcze też wymieszamy. Nie martw się, gdzieś coś troszkę rozsypie. Teraz wszystko dodajemy. Teraz to wsypujemy do jajek. I dodajemy mleko. I mieszamy na gładkie ciasto konsystencji śmietany. Żeby nie powstały grudki. Tak nasze ciasto wygląda. Możemy sobie jeszcze wspomóc mikserem.
I takie ciasto wylewamy na rozgrzaną patelnię z tłuszczem. Na chwilę zastopuję film i przechodzimy do pieca, gdzie będzie już rozgrzana patelnia z tłuszczem. Jesteśmy już przy patelni, gdzie właśnie przed chwileczką nalałem tłuszczu i rozgrzewam tłuszcz na tej patelni, gdzie będę wylewał, jak się rozgrzeje, ciasto na patelnię. Wrócimy za chwilę, żeby nie czekać zbyt długo na rozgrzewanie tłuszczu. Tłuszcz już nam się w międzyczasie rozgrzał, więc za chwilę będziemy nalewać ciasto na rozgrzany tłuszcz. Tylko się nie śmieć, jak mi nie wyjdzie obracanie. Czasami trzeba poruszyć patelnią. Zobaczmy, czy już można. Jeszcze nie. Nawet udało się. Nie zniszczył się tak fest. I znowu jeszcze raz obrócimy na tą stronę, co już jest tu usmażone, żeby się jeszcze troszkę podsmażył. No i jeszcze przez chwilkę smażymy. Też jeszcze obrócę z drugiej strony. O, jaki ładny brązowiutki. Też żeby się z drugiej strony jeszcze podsmażył raz. I przekładamy na talerz, czy na jakieś tam miejsce, gdzie będziemy składować kolejne naleśniki. W razie czego nam zabrakło tłuszczu, no od razu też resztki też już zbiorę. Jak nam zabrakło tłuszczu, możemy w międzyczasie jeszcze oleju troszkę dolać. I następną porcję ciasta wylewamy. I czekamy, aż nam się usmaży z jednej, z drugiej, później znów dwukrotnie. I każdą czynność powtarzamy. Po podsmażeniu z jednej strony, właśnie znów obracam naleśnika na drugą stronę, żeby się usmażyło ciasto. Może nie za ładnie mi one wychodzą, ale to jest mój
debiut. Jak na pierwszy raz to ładnie. I znów przewracamy ciasto na drugą stronę po podsmażeniu. Nie? I wracamy. Następnie znów obracam tego naleśnika. Się jeszcze podsmażył. I teraz jak się już placek usmażył, to jest z drugiej strony, ściągamy go na przygotowany talerz. A teraz, żeby za długo film ze smażeniem nie trwał, to ja w magiczny sposób, dzięki magii komputerowej, przejdę szybko do szybszego smażenia. Ładne naleśniki. Możemy podać je równie dobrze z sosem klonowym, jak i z różnego rodzaju dżemami, powidłami, albo jak w moim przypadku podam zrobionymi i smacznymi i ugotowanymi takimi oto jabłuszkami z tego oto słoiczka. Bardzo smaczne będą naleśniki z tymi jabłkami. Tu równie dobrze mam przygotowane jeszcze takie same jabłka w takiej oto miseczce. Życzę smacznego.